Idź tam, będziesz się tłumaczył tam. Co tu robisz? Się tak nie obczajaj, tylko idź w stronę auta. Co ty sobie gadałem? Z kim? Z kim? Z koleżanką. Gdzie jest koleżanka? Kurwa, nie. No, akcja jakaś, nie? Myślałem, że będzie cała ekipa, bo po prostu bym zrobił tak, że oni mają mi płacić haracz 50 i chuj. A na końcu i tak mogę nie brać. To są te kurwa czerwone pedały? No, tylko że chyba wszyscy od tego oka odjebało im udaru, wiesz? Na słońcu. Kumam. Ciekawe. Bo to jest auto tej, co ruchałem ją, znaczy chciałem ją ruchać, ale ruchnęła się z kimś innym. Dobra, to pana też zakujemy na wszelki wypadek. Takie pytanie mam, który do mnie dzwonił i chciał mnie zamordować? No, który? To ja nawet numerze do ciebie nie mam, to nie wiem. No skąd mnie znasz? Bo ja was nie znam. No ale ty stoisz na masce jakiegoś wozu i pytasz się, kto do ciebie dzwonił. Dobra, gdzie masz dowód osobisty? Ale kto ma do ciebie znać? W kieszeni z tyłu. Wyciągam cię. Nie wiem, dzisiaj to cię widziałem na mechaniku jedynie. No właśnie. Czyli to ty do mnie dzwoniłeś, tak? Z GPS-em od mechanika, gdzie haracz chciałeś ode mnie wziąć. Ja na mechaniku napisałem, co ty pierdolisz? Z kim ty rozmawiasz? Pierdoliłem twoją dziewczynę, czy chciałem, nie chciała mi dać. Ale bym ją wypierdolił, gdyby mi dała. Ale nie mam dziewczyny, bardzo. Jako dziewczynę, no właśnie, ja nie też się mam. Wy jesteście... No. To nie jest problem, że ja kurwa kobiety nie mam. No, chyba ci się coś pojebało, wiesz? I... Poczekajcie, ja muszę się naradzić. Ja jedynie skąd cię kojarzę, to jak nosiłeś się za te kurwa PlayStation podrabione do szpitala. Czyli to wy, chuje jebane od ruskiego chama. Ruski ruchał mi dupę. Na szpitalu byliśmy. To... Zamknij mordę. Co ty pierdolisz teraz w ogóle? Ty, oni byli z tym ruskim. Mhm. Teraz już wiem. Jakim ruskim? Temu co jebałem PlayStation. Ale co pierdolisz PlayStation 4 osobom? Co ty pierdolisz teraz? Tylko może to wiedzieć ruski i jego koledzy. No od holowni byliśmy wszyscy razem z tobą. Ja tam już stałem wcześniej, podjechaliście. Mi się wydaje, że kłamie. Dobra. Dycha, ty decyduj, do piachu czy puszczamy? No ale czekaj, bo jedną rzecz chcę się dowiedzieć. Okej, przyjechałeś ty i ty. Ty stałeś na rybach, ty kurwa stałeś tutaj. Kto przyjechał autem tej dziewczyny, którą chciałem wyruchać, a mi się nie udało? Ona przyjechała do Starego Dwaru, rozumiesz? No i nagle tutaj w tym miejscu akurat byliście wy. No oczywiście, no ja że przyjechałem. No ja że najpierw przyjechałem. I po co tu przyjechałeś? No posiedzieć sobie chyba, nie? Ty chyba jesteś... A ty? No ja przyjechałem, a do mnie dzwoniła. Że chce się pożegnać, bo miała iść spać. Że co ci się chce, po co? Mówisz, że ona chciała iść spać, to chciała się pożegnać po prostu. Tutaj, w tym miejscu? No powiedział, że ładne jeziorko jest, no to przyjechałem do niej, nie? Oj kurwa, śmierdzi mi coś tutaj. Chyba się pocisz z nerwów. Coś ukrywasz. Proszę cię. A kto ty niby był więcej niż ja i Paul i ta kobietka? Ktoś inny. Kogo więcej nie było. A kto inny? Ktoś z moim kastetem. Jakim twoim kastetem? Kurwa. No to może jeszcze szukać kastetu, nie mam żadnego. Zajebaliście mi kastet, skurwysyny, na piasku. W jakim piasku jebany? Kurwa, wkurwiacie mnie, chyba... Się. Powiem tak, oni mi wmawiają, że jestem głupi, jakbym kurwa tego nie wiedział, ale przyjebany nie jestem, bo ja wiem, że coś jest z nimi nie tak. Proszę pana w masce, niech pan ich odpierdoli, albo wrzuci w auto i utopi. Nie wiem, już nie mogę na nich patrzeć, bo oni ze mnie robią jakiegoś koniowała albo koniobijca. Dobra. A, fajne wytłumaczenie w sumie, pozdrawiam. Ciepło. Fajne wytłumaczenie. Kurwa, gościu. Spotkałeś się tutaj ze szmulą, która należy do grupy zorganizowanej w jakiejś kurwa cferi rozjebanych, którzy haraczy ściągają z ludzi.
Więc generalnie jakiej grupy? Ona mechanikiem była cały czas. Jakiej kurwa grupy? Chuj, to mam! No właśnie. Aha. To co była to misjowy? Aha. To fajnie wiedzieć. Dlatego tak. Pewnie auto nie mam nawet. Tak chara prześciągamy z ludzi. Nie wiem skąd wy to wiecie i skąd w ogóle macie takie informacje. Panie w masce! Jakby pan no, tak strzelił w bok, wiecie? Proszę pana, czy mogę tak poprosić, żeby pan strzelił w bok, żeby oni tak zrobili, tak o, bo będę to nagrywał, tak o. Hop, niech tak o zrobią. Czy mogę tak prosić? Pierdolnie. Dobra, już mam telefon, na Insta wrzucę. Jeden. Drugi. Kurwa, bólu nie słyszę. Nie, bo to jest bomba pierdolnie. Dobra, strzeliłem tak, żeby was przerysowało. Teraz macie zrobić pokazówkę. Chciałem kupić 4 i tak jak kupiłem 3 i kasę mi zażarło, a licencji nie ma na reklamacji, nie mogę złożyć. No, na 4 to nie nagrywane. Z góry nagram, żeby lepiej było widać. Żeby lepiej widać było. Macie skoczyć w bok. No, zajebiście. No, siup. Nie no, oni chyba nie kumają. No to chuj, to ich normalnie zajebać. Chodźcie na pomost. Kurde, bo mi się bateria rozładowuje. O! Kto to, kto to? Ej, wróciła ci gwiazda. Kurwa, nie wierzę. Dobra, stańcie se. Dzień dobry, obywatelko. Ją zabieramy! Ją zabieramy, dobra. I cyk do pani wora. Pójdzie w kierunku tamtym. Obywatelko. Zamyślona. Dobra, chłopaki. Co macie wspólnego z tą kobietą? No właśnie. Była moja pracowniczka. O, może tak ujmę. A wiecie czym się zajmuje? No do tej pory się zajmowała prawie niemało. Tam do auta? Właśnie takie zapomniałem powiedzieć. A kto tu kurwa motorówką pływał? Tu kurwa z lewej strony. Nie chcą mają motorówki. No, była motorówka tutaj z lewej strony. Dziękuję bardzo za donację. Będzie ciężko ją zobaczyć, no? Kiedy stoimy przy aucie zakłóci tam. Nie, 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 tu już stałeś no, tutaj, wiesz? I już tu byłeś. Jak przyjechaliśmy, motorówka stąd uciekała. Ale wiesz, że jak ja tam byłem, to stałem na górze od razu. Kurwy. Na górze stałem. Przyjechały. Wiesz co jest najgorsze? Oni w chuj kłamią. Oni kłamią jak kto ten, się kłamie? Jak prezydent. A, wiem, kurwy. No kto wiem. Ci kłamie? No ty i twój kolega. Jadą psy? No, a że się zjeżdżał, żeby reklamał. Kurwy są, ja chciałem kłama... Ja bym kłamał, to by mi głos drżał, a mi nie drży, więc no ciężko jakoś. Ale kto drży? Ty drżysz! Głos. Dobra, poczekaj, zaraz powiedz o co chodzi konkretnie, bo mówicie tak nie bez sensu. No jesteście z czerwonej mafii czerwonych haraczystów, którzy chcą ode mnie pieniądze co, kurwa? Brać. A skąd masz w ogóle wyjmij sobie mój dowód i wizytówkę i zobaczysz gdzie pracuję. To ciekawe, że na mechaniku w ogóle nie można rzeczy robić nielegalnych. Chyba mi się wydaje, że kłamiesz. A jestem wyższy rango. Jestem najwyższy rango aktualnie, który decyduje o wszystkim. Ty kurwa zemdlał. Ej kurwa zemdlał. Co z nim się stało? Zemdlał. Zemdlał. No to chuj, po chłopie. A ty co masz na usprawiedliwienie? Ej, to chyba nie są oni. Nie? A ona co mówiła? Ja znam tego gościa tu, tego. Chyba, że nie jest ze mną szczery. Jesteś szczery? Zajmij maskę, to ci powiem, czy znam. Nie ściągnie maski. Nie, kola zero. To co mówisz, że mnie znasz? No może i znasz, no nie wiem. To jebnąć mu, czy nie jebnąć? Dużo ludzi na mechanika przyjeżdża, więc no nie wiem. Nie chcesz mu jebnąć, jak uważasz. No ja kurde, to... teraz nie wiem, czy chcę, bo...
Kurwa, to tak nie miało być. Oni mieli być czerwonym gangiem, a oni mówią, że nie są. Powiedz, że jesteś czerwonym gangiem, to ci bez skrupułów wypierdolę zęby. No nie jestem w żadnym gangu, nie mogę być w gangu nawet żadnym, czaisz? Bo nie jest zabronione. No tak, jestem w zarządzie mechaniku. Jestem w zarządzie mechaniku, aktualnie jestem najwyższy rango. Więc nie mogę w ogóle takich rzeczy robić, nie mogę niczym handlować, dobrze, nic robić. Dobrze, zrobimy tak, panie Wasce. Weź pan go odkuj, jak mogę prosić, i niech kurwa kraulem wypierdala cwałem tam o. Słyszałeś? Teraz słyszałem. Proszę wypierdalać. Dalej, nie? Pajak pójdzie. Dobra, chuj. Powiemy, że się wody ze stawu napił, jakby coś na mnie gadał. Ta dupa jest na pewno, bo ja wiem, że bo kiedyś kosę mi wjebała i mnie Jacob wtedy wyratował z krzaków, bo mi na czole napisali chuj jeszcze, pojebani. Prawie umarłem, a mi chuj napisali. Czekaj. Halo? Dobra, zwijamy stąd, do furii zwijamy stąd. Tym drugą stroną, psy się kręcą, chodź, spierdalamy. Psy? To trzeba pochycla. Mamy tą szlaufę, więc... Kurczę, a jak on był naprawdę kimś gangsterem? Nie.